Retikulum endoplazmatyczne. Retikulum endoplazmatyczne występuje w komórkach eukaryontów. Retikulum endoplazmatyczne, czyli ER, endoplasmik retikulum, jest to sieć pęcherzyków błonowych i kanałów biorących udział w procesach metabolicznych. ER składa się z regionów szorstkich oraz gładkich. Regiony szorstkie są to regiony usiane rybosomami. Nazywa się je RER, czyli retikulum endoplazmatyczne szorstkie z angielskiego rough endoplasmic reticulum. Drugie są to regiony gładkie, czyli regiony bez rybosomów, nazywa się je SER, czyli smooth endoplasmic reticulum. Zatem retikulum endoplazmatyczne dzielimy na retikulum endoplazmatyczne szorstkie, czyli takie, które posiada rybosomy, oraz retikulum endoplasmatyczne gładkie, które nie posiada rybosomów. Retikulum endoplasmatyczne szorstkie określa się jako RER, czyli rough endoplasmic reticulum. Możesz to R również skojarzyć z obecnością rybosomów. Natomiast retikulum endoplazmatyczne gładkie ono tych rybosomów nie posiada. System błon wewnętrznych. Większość błon znajdujących się w komórce eukariotycznej tworzy system błon wewnętrznych. Ten system błon realizuje wiele zadań w komórce, takich jak syntezę białek, transport białek do błon organeli i poza komórkę, metabolizm i transport lipidów oraz detoksykację toksyn. Błony tworzące system wewnętrznych błon są powiązane ze sobą zarówno fizycznie przez bezpośrednią ciągłość tych błon, jak również przez wymianę fragmentów błon pod postacią drobnych pęcherzyków, czyli woreczków zbudowanych z błony. Jednak poszczególne błony wykazują różnice w budowie i pełnionych funkcjach. Takie elementy jak grubość błony, skład molekularny i typy reakcji chemicznych zachodzących w danej błonie mogą być wielokrotnie zmieniane w czasie życia błony. W skład systemu błon wewnętrznych zalicza się: otoczkę jądrową, retikulum endoplasmatyczne, aparat Goldiego, lizosomy, wakuolem oraz błonę komórkową. Błona komórkowa sama w sobie nie jest teoretycznie błoną wewnątrzkomórkową, ale jest ona powiązana z retikulum endoplazmatycznym i z innymi organelami systemu błon wewnętrznych. ER, czyli retikulum endoplazmatyczne, to bardzo rozległa sieć błon. Jest ona tak rozległa, że w jej skład wchodzi więcej niż połowa wszystkich błon komórki eukariotycznej. Łacińskie retikulum oznacza małą sieć, a słowo endoplazmatyczne oznacza wewnątrz cytoplazmy. Na innym nagraniu tłumaczę dokładnie, co oznaczają przedrostki endo i ecto. Link znajduje się teraz na ekranie oraz w opisie tego nagrania. ER to sieć błonowych rurek i spłaszczonych pęcherzyków, czyli cystern. Z łacińskiego cisterna jest to zbiornik na płyny. Wewnętrzna przestrzeń retikulum endoplazmatycznego, czyli tzw. światło, jest oddzielona błonami od cytozolu. Błona ER zachowuje ciągłość z błoną zewnętrzną otoczki jądrowej, dlatego przestrzeń między dwoma błonami otoczki pozostaje w ciągłości ze światłem ER. Wyróżniamy dwa regiony retikulum endoplazmatycznego, które różnią się od siebie budową i funkcją. Jest to retikulum endoplazmatyczne gładkie, czyli SER, oraz retikulum endoplazmatyczne szoskie, czyli RER. Retikulum endoplasmatyczne szorstkie ma rybosomy na zewnętrznej powierzchni swojej błony. Ponieważ rybosomy są przyłączone także do cytoplazmatycznej powierzchni zewnętrznej błony otoczki jądrowej, stanowi ona kontynuację szorstkiego retikulum endoplazmatycznego. Retikulum endoplazmatyczne gładkie, czyli ser. Do funkcji retikulum endoplasmatycznego gładkiego zalicza się syntezę lipidów, syntezę białek, metabolizm węglowodanów, detoksykację toksyn oraz magazynowanie jonów wapnia. Synteza lipidów. Enzymy retikulum endoplazmatycznego gładkiego są niezbędne do syntezy lipidów, w tym fosfolipidów, steroidów i olejów. Do steroidów syntetyzowanych w retikulum endoplasmatycznym gładkim w komórkach zwierzęcych należą hormony płciowe kręgowców oraz hormony steroidowe wydzielane przez nadnercza. Komórki wydzielające te hormony mają silnie rozbudowane retikulum endoplazmatyczne gładkie. Detoksykacja toksyn. Detoksykacja toksyn zachodzi zazwyczaj w komórkach wątroby. Polega ona z reguły na dodaniu do cząsteczek toksyny grup hydroksylowych, czyli grup OH. Dzięki dodaniu tych grup związki toksyczne stają się łatwiej rozpuszczalne w wodzie i przez to łatwiejsze do wypłukania z organizmu. Dlaczego grupy hydroksylowe mają na to wpływ? Dlatego, że grupy hydroksylowe są to grupy, które nadają polaryzację cząsteczce. Jeżeli mamy związek organiczny, który nie ma żadnego bieguna plus i minus, tak jak jest to w przypadku cząsteczek wody, to będzie on trudniej rozpuszczalny w wodzie albo właściwie nierozpuszczalny, ponieważ tylko podobne rozpuszcza się w podobnym. Czyli tłuszcz nie rozpuści się w wodzie i odwrotnie. Natomiast jeżeli mamy związek, który ma dodane grupy OH, czyli dochodzi do wytworzenia się tej polaryzacji cząsteczki, tego związku toksycznego, to wtedy on będzie łatwiej rozpuszczał się w wodzie, ponieważ tak jak mówiłam przed chwilą, podobne rozpuszcza się w podobnym. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem, natomiast w niej najlepiej rozpuszczają się związki polarne. Detoksykacja toksyn dotyczy nie tylko takich typowych toksyn, ale także leków. Barbiturany są to leki uspokajające metabolizowanym w wątrobie właśnie w taki sposób, czyli przez dodanie grup OH. Barbiturany, alkohol i wiele innych używek wywołują proliferację retikulum endoplazmatycznego gładkiego i enzymów detoksykacyjnych z nim powiązanych. W efekcie wzrasta poziom detoksykacji. Wzrost poziomu detoksykacji powoduje wzrost tolerancji. To znaczy, żeby wywołać odpowiedni efekt, np. uspokojenie za pomocą barbituranów, potrzebne będą z czasem coraz większe dawki tego leku. Ponieważ niektóre enzymy detoksykacyjne retikulum endoplazmatycznego gładkiego mają szeroki zakres działania, to proliferacja retikulum endoplazmatycznego gładkiego na skutek działania jednej używki może wzmocnić tolerancję także na inne używki lub leki. Magazynowanie jonów wapnia Ca2+. Retikulum endoplazmatyczne gładkie bierze także udział w magazynowaniu jonu wapnia Ca2+. Przykładem mogą być tutaj komórki mięśniowe. W nich wyspecjalizowane błony retikulum endoplazmatycznego gładkiego pompują jony wapnia z cytozolu do światła retikulum. Kiedy komórka mięśniowa jest pobudzona przez impuls nerwowy, jony wapnia przechodzą przez błony retikulum z powrotem do cytozolu i inicjują skurcz komórki mięśniowej. Tak się dzieje w komórkach mięśniowych, natomiast w innych typach komórek jony wapnia uwalniane z gładkiego retikulum endoplazmatycznego uruchamiają odpowiedzi innego typu. Retikulum endoplazmatyczne szorstkie, czyli RER. Retikulum endoplazmatyczne szorstkie bierze udział w syntezie białek, dotyczy to białek sekrecyjnych oraz w syntezie białek i lipidów w odniesieniu do retikulum plazmatycznego jako komórkowej fabryki błon. Synteza białek, białka sekrecyjne. Rybosomy przyłączone do retikulum endoplazmatycznego szorckiego syntetyzują różne białka sekrecyjne. Na przykład, niektóre komórki trzustki syntetyzują w retikulum endoplazmatycznym insulinę, czyli hormon białkowy, i następnie wydzielają go do krwioobiegu. Gdy na takim rybosomie tworzy się łańcuch polipeptydowy, ten łańcuch jest kierowany do światła retikulum endoplasmatycznego za pośrednictwem poru uformowanego przez kompleks białkowy błony retikulum. W efekcie nowo utworzone białko, jak tylko znajdzie się w świetle retikulum, ulega formowaniu do swojej konformacji natywnej. Konformacja natywna jest to kształt przestrzenny białka, w jakiej białko funkcjonuje w komórce. Ponieważ białka funkcjonują w komórkach, są czynne biologicznie tylko jeżeli mają one określony kształt. Więc ten łańcuch polipeptydowy, to że te aminokwasy są po kolei poukładane tak jak trzeba, to tak naprawdę nie sprawia, że białko samo w sobie już zaczyna funkcjonować i pełnić te funkcje komórkowe. Ono potrzebuje tej trzecio- i czwartorzędowej struktury. Większość białek sekrecyjnych to glikoproteiny. Glikoproteiny są to białka związane kowalencyjnie z węglowodanami. Wyglądają one w ten sposób. Do takiego związania białka z węglowodanami dochodzi na retikulum endoplazmatycznym przy udziale wyspecjalizowanych cząsteczek wbudowanych w błonę retikulum. Gdy białka sekrecyjne zostają uformowane, retikulum endoplazmatyczne oddziela je od białek wyprodukowanych przez wolne rybosomy. Wolne rybosomy są to te rybosomy, które pozostają w cytozolu i nie są związane z retikulum. Białka sekrecyjne opuszczają retikulum w pęcherzykach błonowych. Te pęcherzyki błonowe odrywają się od wyspecjalizowanych rejonów, tzw. miejsc wyjścia z retikulum endoplazmatycznego. Pęcherzyki transportujące są to pęcherzyki, które są w drodze z jednej części komórki do innej. Czyli takie, które transportują określone związki, określone substancje z jednej części komórki do innej. Synteza białek i lipidów. Retikulum endoplazmatyczne jako komórkowa fabryka błon. Retikulum endoplazmatyczne bierze udział także w syntezie związków organicznych, które budują błony komórkowe. Błony zwiększają swoją powierzchnię dzięki wbudowywaniu fosfolipidów i białek błonowych w już istniejącą błonę. Gdy na rybosomie tworzą się polipeptydy, których przeznaczeniem jest pełnienie roli białek błonowych, to gdy wnikają one do błony, zostają one zakotwiczone dzięki swoim rejonom hydrofobowym. Rejonom hydrofobowym, czyli tym, które nie lubią wody, są to rejony, które znajdują się wewnątrz błony komórkowej, tej dwuwarstwie lipidowej. Więc tutaj te białka zostają zakotwiczone. Retikulum endoplazmatyczne szorskie produkuje także własne fosfolipidy błonowe. Enzymy wbudowane w błony retikulum endoplazmatycznego składają fosfolipidy z prekursorów tych fosfolipidów znajdujących się w cytozolu. Błona retikulum endoplazmatycznego powiększa się i w formie pęcherzyków transportujących jest przemieszczana do innych składników systemu błon wewnętrznych.